Witamy w 8 odcinku Games Day. Dzisiaj pojawiamy się w jak zawsze rewelacyjnej formie audiowizualnej, żeby dostarczyć Wam dawkę informacji ze świata gier, uzupełnioną o garść opinii. Poza newsami dzisiaj zajmiemy się Little Big Planet wersji na PS Vita, ponieważ Tomasz postanowił ograć tę produkcję i podzielić się z całym światem swoimi wrażeniami. A więc zaczynamy. That was a little bit of excitement, wasn't it? Sony wrzuciło na YouTube'owy kanał PlayStation nowy film i nic nikomu o tym nie powiedziało. Nie wiemy, jakie gry dotyczy. Nie wiemy, czy w ogóle dotyczy gry. Nie wiemy nic poza faktem, że coś ma się wydarzyć 1 lutego oraz tym, że teaser nazywa się Game Day. Wszyscy wiemy, że japoński gigant próbuje tym samym jechać na popularność naszego programu i... Cóż, pani Hirai? Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że nasi prawnicy wkrótce się z panem skontaktują. First of all, I'd like to send my sincere apologies for the inconvenience. PlayStation Plus zdaje się stawać coraz to lepszą usługą, jeśli tylko jesteśmy gotowi zignorować fakt, że gry, które są darmowe, są tak na dobrą sprawę płatne. Taki model jednak zdaje się nie przeszkadzać wielu graczom, a na dodatek dostarcza na dysk ich konsoli sporo dobrej jakości gier, czasami za teoretyczne darmo, a czasami po obniżonej cenie. W lutym do biblioteki gier dostępnych dla plusowiczów za free dołącza Sleeping Dogs, F1 Racestars oraz Quantum Conundrum. Nie jest źle, ale co z Vitą? Nie to, że narzekam, czy się skarżę, ale Jankesi dostają Ninja Gaiden Sigma Plus w tym miesiącu, więc... CD Projekt Red porwał nas ostatnio za sprawą rewelacyjnego teasera Cyberpunka 2077, a w niedawno udzielonym wywiadzie jeden z jego pracowników, dokładnie Łukasz Szczepankowski, zabrał głos w sprawie wyglądu tejże gry. Powiedział on, i tu cytuję, oczywiście zwiastun był filmem CGI, lecz definitywnie jest on naszym punktem startowym i celem jakości uprawy graficznej. Koniec cytatu. Cóż, chłopaki z CDP-u mają chociaż jaja, żeby nie kłamać nikomu prosto w twarz odnośnie jakości grafiki w nadchodzącym tytule, pozdrawiamy Sony, ale jeśli tak wygląda target, to będzie się do czego ślinić. A jeżeli już przy ślinotokach jesteśmy, wypada przypomnieć, że 5 lutego pierwsze informacje o nieliniowym Dark Fantasy RPG, którego istnienie zostało ujawnione przez wiadomość na końcu trailera Cyberpunka. Oh yes. Mając w pamięci średnie klasy Little Big Planet na PSP, z dużą dozą sceptycyzmu podchodziłem do wersji na Vitę. Za grę nie odpowiada Media Molecule, więc pewnie będzie to kolejny odcinanie kuponów, pomyślałem. Jak bardzo się myliłem. Początek, tak jak i w innych częściach LBP, nie zachwyca. Tryb opowieści przedstawia historię pewnej krainy o nazwie Karnawalia, która niegdyś była radosna i szczęśliwa, ale za sprawą lekarza, któremu znudziły się już występy, zapanował smutek. Oczywiście w tym momencie do gry wkracza gracz, którego zadaniem jest doprowadzić do happy endu. Ratowanie świata uprzyjemniają spotkane podczas przygody postacie, które cechuje nietuzinkowe poczucie humoru, co w jakimś stopniu wynagradza prostotę fabularną.
odróżnia przenośną wersję LittleBigPlanet od oryginału, to zastosowanie unikalnych funkcji nowej kieszeń konsolki Sony. Ekran, jak również i tylny panel dotykowy, służą do przesuwania, naciągania, bądź też w późniejszych etapach malowania różnych elementów znajdujących się na planszy. Co jednak ważne, owe elementy dotykowe bądź też żyroskopowe nie są wciśnięte na siłę, ale stanowią naturalną część poziomów. Grając więc nie mamy wrażenia, że po raz kolejny musimy wykonywać niepotrzebne czynności, odrywając się od właściwej gry tak, jak to było chociażby w Uncharted Złota Otchłań. Na szczególną uwagę zasługują poziomy znajdujące się w LBP Vita, ponieważ są naprawdę świetnie wykonane i zapewniam, że na jednokrotnym przejściu gry, które zajmuje około 6 godzin, się nie skończy. Pokusa zebrania wszystkiego na 100% i zaliczenia wszystkich dostępnych minigier, bądź też ukończenia opowieści bez straty życia, jest naprawdę duża, więc nie martwcie się, że gra szybko powędruje na półkę. Czymże jednak byłoby LittleBigPlanet, gdyby nie możliwość tworzenia własnych poziomów? Po raz pierwszy od czasu powstania tej serii poświęciłem temu zadaniu trochę czasu i zbudowałem kilka własnych plansz. Wcześniej poruszanie się po dość skomplikowanym edytorze na padzie mogło sprawiać problemy, teraz jednak zostało to ułatwione ze względu na dodanie obsługi ekranu dotykowego. LBP na Vita to piękna gra. Wszystko jest takie jak na dużej konsoli. 5 dostępnych światów wygląda niezwykle bajkowo i kolorowo, chociaż zdarzają się też upiorne, bardziej klimatyczne miejscówki. Zadziwiające, jak Vita potrafi poradzić sobie ze wszystkimi efektami świetlnymi, świetną animacją Segwoya i do tego przez większość czasu, bowiem niestety zdarzają się chrupnięcia, generować płynną animację. Uwagi zasługuje ścieżka dźwiękowa, bowiem w końcu w grze platformowej mamy do czynienia z dobrze dobraną muzyką, która na dodatek wspomaga budowanie klimatu poszczególnych poziomów. Jest też polski dubbing, jednak o ile lektor znowu wzorowo wywiązał się ze swojego zadania, tak pozostałe mówione kwestie brzmią sztywno i bez wyrazu, nawet jeśli rozpatrywasz tę produkcję jako grę dla dzieci. Na szczęście owy dubbing pojawia się tylko w czasie przerywników filmowych na silniku gry, a przez większość czasu z głośników wydobywa się z dobrze znane fanom serii plumkanie. Czas na podsumowanie. To najlepszy LittleBigPlanet w historii. Ekipy Double Eleven, Terzier Studios i XDev dokonały niemożliwego, dystansując dzieło Media Molecule. Wszystkie elementy, począwszy od świetnej kolorowej grafiki, przez fantastyczną muzykę i konstrukcję poziomów, aż po wykorzystanie unikalnych funkcji Vity, zdają się być idealnie skrojone na miarę przenośnej konsoli Sony. Tak, zgadliście. LBP Vita to pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza tej konsolki. Na dzisiaj to już absolutnie wszystko. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Powrócimy już jutro z kolejną porcją pasjonujących informacji oraz krótkim materiałem o jakiejś grze, którą będzie jedna z większych strzelanin minionego roku. Nie chodzi o Call of Duty Black Ops 2, więc możecie być spokojni. Tymczasem trzymajcie się i do jutra.